chciałam świadectwo uzdrowienia powiedzieć. Tydzień temu, jak jechałam do kościoła, muszę się dwa razy przesiadać, więc wyszłam z jednego autobusu po schodach na górę. No i na nieszczęście tramwaj przyjechał za wcześnie. Ja wchodziłam na ostatni schodek, postawiłam nogę i chcę dostawić drugą nogę, a druga noga mi odmawia posłuszeństwa. Ciągnie się tak za mną, ja tu całym ciałem do przodu, a noga nie idzie. No więc w głowie od razu wspomnienie mojej mamy, to mignęło po prostu, a ja wrzasnęłam na cały głos, nie, nie zgadzam się. No ale tramwaj już chce odjeżdżać, więc krzyczę, stoi facet na przystanku, mówię, pan zatrzyma, naciśnie guzik. Facet wcisnął guzik, wsiadłam do tramwaju, miałam przejechać się pod przystanek. No i całą drogę oczywiście było gromienie i modlitwa. Wysiadłam bez problemu, nogę mam zdrową, wszystko jest ok. Dojechałam do kościoła szczęśliwie i jest ok. No i kolejne świadectwo, za dwa dni siadam do spisywania Artura nauczania. No i otworzyłam komputer i w tym momencie ja nie widzę przed moimi oczyma, tylko białe plamy, mnóstwo białych plam, w ogóle nic nie widzę. No więc mówię znowu, nie dam się. Zaczęłam się modlić, gromić chorobę. No po 5 minutach wzrok wrócił do normy. Do wieczora pracowałam przy komputerze, pracuję do dzisiaj, jest wszystko ok. To tyle.